Słuchajcie, zrobiło się popołudnie nie wiadomo kiedy. Wybrałem się na wycieczkę z Leonem i mamy do pokonania może godzinę, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, ale stwierdziłem, że nie będę jechał w ciągu, tylko wybiorę inną trasę i zatrzymamy się taką widokową w kilku miejscach, żeby polatać. No tu jest bardzo fajna miejscówka do latania. Kiedyś tutaj z Patrykiem już byliśmy. Było naprawdę ostro. Jak ja tu przejadę, to nie wiem. Pierwsza miejscówka jest ok, ale bardzo wieje niestety tutaj i jedziemy dalej. Nie ma co, nawet piątką, czyli pięciocalowym quadem nie było najlepiej. Jedziemy, myślę, że znajdziemy też jeszcze coś ciekawego. Let's go. Tutaj to widać. I ślady zwierząt. To chyba Leon był. No już go teraz wpuszczę do auta. A tu widać albo nie widać, dlaczego zostawiliśmy auto. Ja już raz tutaj wjeżdżałem. A przed nami za jakieś 200 metrów mamy starą kopalnię, starą wyrobisko kamieniołom. I to jest dobra miejscówka. Ja latałem tutaj tylko raz, jedyny w zeszłym sezonie. Ale że dzisiaj przejeżdżamy tędy, znalazła się ta miejscówka na liście życzeń. Dobrze się tutaj lata. I też dużo pojazdów tutaj, takich crossowych, terenowych. Przyjeżdżaj, motocykle i auta. Niby tak sobie, ale teren jest całkiem niezły i tutaj tworzą się takie jeziorka małe też. Jeszcze nie ma liści. Tak czy inaczej ciekawy ten kamieniołom jest. Dzisiaj pogoda jest niestety w kratkę i zaczęło padać podczas tego lotu. I GoPro ma niestety obiektyw już trochę mokry, więc pewnie z tego nagrania to niewiele weszło. Niewiele wyszło, ale na plus można zaliczyć fakt, że znaleźliśmy dużo krótszą drogę tutaj. Jest tu naprawdę dobry dostęp. To jeszcze pójdzie tu w takim razie. Ruszamy dalej. 14,6. Jest ok.
No. Chodź. No teraz spakowałem się w takie miejsce, że nie wiem, czy tutaj dojedziemy, ale mam nadzieję, że tak. Powiem wam szczerze, że tutaj nigdy nie latałem. I jestem też mega podekscytowany. Byłem tu parę razy w jaskini i też na spacerze, ale nigdy nie latałem i to jest jedno z ciekawszych miejsc, takich mniej eksplorowanych, jeżeli chodzi o Jurę, dlatego że jest dalej od większych miejscowości i też dojazd tutaj nie jest taki prosty, jeżeli ktoś nie ma auta. Oczywiście ludzie i przyjeżdżają tutaj na spacery i wspinają się, a dzisiaj spróbujemy tutaj polatać. Jeszcze kawałeczek to ja. Słuchajcie, ten wąwóz jest naprawdę mega, on robi duże wrażenie, ale my jesteśmy co najmniej 500 metrów za daleko. Nie dałem rady tam dolecieć i nawet nie chciałem ryzykować, bo szukałbym tego drona później pewnie 2 tygodnie. Ale to nie znaczy, że tutaj nie będziemy. Obiecuję wam, że tutaj przyjedziemy na cały dzień i że zrobimy tutaj ładnych parę lotów, bo jest co robić w tym miejscu. Leon został na górze i boi się wrócić. Chodź, nie bój się. No, zapraszam cię. No dobry pies. Co wyprawiałeś? Chodź. Naprawdę mega klimat. Jeszcze jak tutaj się zrobi trochę cieplej, może być ciekawiej, bo będzie tak brązowo, ale jeszcze zielono za jakieś 2-3 tygodnie. Słuchajcie, kończą nam się powoli zasoby. Zostało 3 minuty na karcie pamięci, natomiast akumulator najmocniejszy ma 16 V, ten z którego zasilałem gogle. Znaczy się, że polatamy nie więcej niż 2 minuty. A to miejsce było bardzo urocze, a w tej chwili wygląda to naprawdę słabo. Ale idziemy jeszcze jakieś pół kilometra stąd i tam jest naprawdę mega ładnie. To jest ostatnia miejscówka. Jestem w szoku, że dron przeleciał dookoła tego masywu. Wyglądało to naprawdę super. Dzięki za uwagę. Na koniec pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Po co w ogóle się wybraliśmy na tą wycieczkę? Co znalazłeś?
taki za duży? Chodź. A cała wyprawa polegała na tym, żeby wymienić buty na większe, bo kupiłem sobie w pośpiechu, jako że spieszyłem się po dziecko, za małe. I te Nike są piękne, bo jest mój rozmiar. Miałem teraz trochę czasu, 20 minut, żeby wybrać i wymieniłem. Super, bardzo się cieszę. Dotarliśmy do obrzeży Sosnowca i Jaworzna. Słuchajcie, wyprawa zakończona sukcesem. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Trzymajcie się, a tymczasem zrobił się wieczór. Pa, pa.